Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Jali, a to kolejny odcinek z Margonem. Zaczniemy sobie standardowo od bicia E2-eczek. Jeszcze pozwolicie, szybko sobie tu wrzucę misję jakąś. Ta będzie najlepsza. Ok, zbijamy sobie tu E2-eczki. Hyc. Super, jeszcze coś chciałem. A, no tak, ogólnie w tym odcinku na sam początek poczyścimy sobie depozyt. Bo akurat jestem u Kendala, mam wywołania depozytu i no, czemu by nie? Czemu by nie skorzystać z takiej okazji? Dobrze. Także mamy tu wywołanie depozytu. Ok. I tak. Będziemy sobie tu wrzucali śmieci, które będziemy wywalać. Coś, co nam się już na pewno nie przyda. Tak, tu mam te łapki na 230, tu mam dokładnie te same, to te się nam nie przydadzą. Co się nam na pewno jeszcze nie przyda? Na pewno się nam nie przydadzą już takie śmieci na profesje magiczne, na przykład na wysoki level. To też się nam nie przyda, to też się nam nie przyda, to również się nam nie przyda. To też się nam, mówię magiczne, fizyczne i takie stricte mag, to może się nam przydać, to się nam na pewno nie przyda, bo to jest słabe, spójrzcie, to jest bardzo słaby hełm, tylko był z questa, pamiętam, dlatego go tutaj miałem, to też się nam nie przyda, bo słabe, to zostawmy, to też, tak, to jest eventowe, to jeszcze zostawię. Tak, to się nam nie przyda, to też się nam nie przyda, to też, to się nam nie przyda na pewno, to jest całkiem, o dobrze, dalej, to jest eventowe, więc też zostawię, to też, ta sama śpiewka, że tak powiem, to się nam na pewno nie przyda. To zostawmy, to jest eventowe. Ten pierścień, mimo że jest eventowy, to również nam się nie przyda. To również się nie przyda. Te budki na 230, czy ja takie już tu mam odłożone? Nie, na 230 mam zwykłe. Na pewno to się nam nie przyda. To również się nie przyda. To może się przydać, dlatego to sobie odłóżmy tutaj. Może takie wziąłem. No nie, właśnie takich nie wziąłem. To sobie weźmy. Na 230 ten hełm się na pewno nie przyda. Ten na 80. Ten pierścień nawet zdublowany mieliśmy, także już w ogóle. To się nie przyda na pewno. To też, mimo że eventowe, to się też nie przyda, mimo że eventowe. Chociaż to jeszcze zostawię. To się nie przyda. To się nie przyda. To też wywalę. To może zostawić. To te butki na 160. Zobaczmy, czekajcie, zobaczmy buty. Czy na ten level nie mam jakichś lepszych? No nie, dobra. Niech będą te. Niech będą, że one zostaną. Niech i już tak będzie. Ok, i sobie to teraz jakoś szybko tutaj ustawmy, sprawnie w miarę. No i taki, co prawda mały porządek, bo mały, ale coś tam się ruszyło. W ogóle ten naszyjnik jest bardzo fajny, sami spójrzcie sobie, możecie zatrzymać statystyki, jeszcze raz wam pokażę. Możecie sobie zatrzymać, zobaczyć, bo jest naprawdę, naprawdę fajny. No i już trochę miejsca się tutaj zwolniło, jak sami widzicie. I tak, stąd na pewno nam się to nie przyda, bo mamy heroiczne. Gdzie to jest? Ślepy jestem. I tu mamy heroiczne. To zostawimy, bo eventowe, to również z tego powodu to się nam przyda. No zostawmy na wszelki wypadek to też. To się nam na pewno nie przyda. To tym bardziej się nie przyda. I to również się nie przyda. Okej, okay, ale jak już zostawić, to zostawmy to też. Stąd wszystko jakby się przydawało i stąd jakby też. Kurde, zamknęłem depozyt, ale nieważne.
Okej, także sprzedajemy teraz wszystko, co możemy sprzedać u niego. Okej, mamy wszystko sprzedane. Ładnie, świetnie, pięknie. I od razu sobie lecimy do Tuni, do pani Tuni. I sprzedajemy resztę pierścieni, znaczy resztę pierścieni, wszystkie pierścienie po prostu. Okej, mamy pieniążki jakieś. I ja już się stąd w sumie udam się do Namroza. Sobie od razu pójdziemy. Ile tutaj czasu to trwało? 5 minut tak ponad. Dobrze, także lecimy sobie szybko Namroza. O, i w idealne miejsce się wpasuje już teraz tu błogosławieństwo. Tak, okej, to sobie przesuńmy. Super, świetnie. Dobra, to wiecie co, ja sobie tam dolecę i zaraz się widzimy. Także jesteśmy obok już E2-eczki, bijemy sobie Zorinka i mamy unikatowy hełmik, jakiś locik już na odcinku jest. Teraz logamy sobie na mojego maga i potem logamy na tropiciela. I tropicielem, o tutaj misja już się skończyła, coś ciekawego na pewno się tu znajdzie, nawet widzę parę cośów. Napijmy się i weźmy sobie tą. I zbijamy sobie tu E2-eczki, tutaj nic. Teraz logamy sobie na tropicielka i tropicielem poszukamy sobie herosów. Tak jest, poszukamy sobie herosów, mianowicie zaczniemy od kostka, później standardowo przewo opek i z nadzieją, że coś lotniemy oczywiście i że w ogóle coś znajdziemy. Także lecimy za piekielnym kościejem i zobaczymy, czy jak szybko uda nam się go znaleźć. No i tak, ogólnie sobie podexpiłem troszkę maga, mam już nim 190 level i kolejny odcinek, jak będę nagrywał, to będzie z maga właśnie na 100%, gdzie będziemy wbijali mu questa z myszkami. Chodzi mi o tego z zakonu, tego questa zrobimy i chyba jeszcze pizzerię będę miał, chociaż nie wiem czy przypadkiem nie mam zrobionej już pizzerii, nawet jeśli to mamy właśnie piekielnego kościeja i od razu bierzemy go na pyrkę, dajemy sobie lodowy, podwójny lodowy, zwykły ataki lodowy, znowu lodowy, podwójny, jeszcze raz lodowy, mogłoby wejść jakieś zamrożenie, potężne ogłuszenie, ale my mamy od tego właśnie płomienne oczyszczenie, lodowy, 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 lodowy. I co dał? O, to jest akurat dobry lot, naprawdę dobry lot, bo teleporty unikatowe z kostka bardzo się przydadzą. Jasne, że tak, to sobie ustawmy je tutaj. Super, czyli kościej, jeden punkcik jak najbardziej, znaczy jeden punkcik, takie średnio 7 na 10, myślę, że to jest optymalnie, tak między 8 a 9 byłby heroiczny kamyk. I oczywiście dziesiątka to by była legendziocha. Lecimy sobie tutaj w stronę przewodnika. Może znowu opka tutaj spotkamy. Byłoby całkiem, całkiem przyjemniacko. No i mamy przewodnika. Super. Po prostu świetnie. Ja jestem bardzo zadowolony, że tak szybko ci herosi się znajdują. Także bijemy go sobie bez przedłużania. Lodowy, podwójny, lodowe 2. O, tu weszło zamrożenie, więc może lega spadnie nawet. Skoro zamrożenie weszło, to miejmy taką nadzieję i mamy teleport na Danum. Ale to też dobrze się składa, bo wtedy nie zniknie nam slot i lecimy sobie od razu za opętanym paladynem. Później po opętanym paladynie myślę, że polecimy za złotem, ale spójrzcie, jak to pięknie idzie, że mamy trzecią minutę szukamy herosów, a już dwóch zbiliśmy. Kozak. Dzisiaj myślę, że obędzie się bez opka. Co ja mówię opka, bez kota i bez deborożca. Tak, deborożca. No bo przed chwilą, jakby nie patrzeć, ustawiłem sobie postać na dwójce. No i bez sensu tak trochę marnować się teleporty. Tym bardziej, że średnio mi się chce. Ewentualnie kota jeszcze mógłbym poszukać, ale deborożca tak bardzo mi się średnio chce szukać. No więc niestety nie tym razem, że tak powiem, nie tym razem, w następnym odcinku prędzej, chociaż w tym odcinku jeszcze poszukamy, myślę sobie, oba, jeśli wszystko tutaj się powiedzie, poszukamy sobie obłąkanego łowcy orków właśnie tak, czemu wtajemniczony nich już nie jest elitą, ale daj zwoje dalej, świetnie, no i
Tyle chciałem, że tak powiem. Tyle chciałem. Także tak, lecimy sobie tutaj. Opka nie ma. Magazyn świątyni. W magazynie świątyni pamiętał. Pokażę wam nawet miejsce, gdzie dawał mi legendy. Znaczy mi, w grupce. Tutaj mi dał legendę jedną. To mi osobiście dał tutaj legendę. W tym miejscu. Dał mi legendę tutaj. Tylko, znaczy, że nie mi, tylko, że w grupie dał tutaj legendę. Nie wiem, czy przypadkiem tutaj jeszcze nie dał hełmu, albo tu. Bo tutaj dał hełm na magiczne oczywiście. Tutaj i tutaj, właśnie w którymś z tych respów też dał hełm na magiczne. Zaraz wam pokażę w drugiej części magazynu, w magazynie P2. O ile opka nie znajdziemy wcześniej, to wtedy tam wam też pokażę. Ale nie zapowiada się na to, żebyśmy go znaleźli wcześniej niż w magazynie w poziomie drugim, na poziomie drugim. Lecimy sobie jeszcze jeden ostatni respik, tutaj pustka. Tak, tego, tak jak mówiłem, lecimy magazyn świątyni poziom 2. I tak, tutaj wam też już pokazuję, gdzie mi dawał legendy. Tak, w ogóle w pierwszej mapce, w tej świątyni Andarum, tej pierwszej, tam mi dał legendarną zbroję. Tutaj na Inferno. Tutaj mi chyba, tutaj dał mi hełm legendarny na paladyna i wojownika. I mamy opętanego paladyna, zmieniamy sobie strzałki, żeby mieć zimno i bijemy go. Może zamrożenie jakieś? To nic, zamrożenie nie weszło. Trzeba być jednak dobrej myśli. Oho, już cebek wsadził. Bardzo niedobrze. Coś tam klepie. Jest zamrożenie, dobra, teraz się rozpędzimy trochę. Kolejny cebek, ale weszło zamrożenie, bardzo dobrze. Kolejne zamrożenie. Szkoda, że mi tak w PvP nie wchodzi. Okej, tutaj hyc i mamy słoczą runę. Dobry unikat, najlepszy jaki mogłem trafić unikat, prawdę mówiąc. Od razu sobie zjadamy taką runę. No i mamy już troszkę tych łusek. Polećmy sobie do tuni, sprzedamy sobie te unikaty wszystkie, które mamy tutaj, śmieci. I od razu polecimy sobie za złodziejem. Hyc. Coś tam grosza wpadło. A jednak nie tak od razu. Najpierw logniemy sobie na... on ma... Wari Kruger, na Wariego Krugera. Tak, Wari? Wari Kruger, dokładnie tak. Zbijamy go sobie. Pusty. I jeszcze Zorina sobie szybko zmucimy. Zobaczymy sobie Zorinka, zobaczymy. Oho, no dobrze. Nowa legenda widzę z Bergi. Pierek nowy na tanca i łowce? Tak, tanca i łowce. Z krytyczną osłoną. Kozak. Znaczy, no, może być, niech sobie będzie. Dobra, także lecimy teraz ze złodziejem od razu. Lecimy za złodziejem, 13 minutka, no 14 dla was pewnie, bo tam jeszcze jakiś krótki wstęp pewnie był. Pewnie coś tam nagrałem. No ale dobra, lecimy. Zmienimy sobie strzałki. I do trupiej przełęczy, i do Tuzmer. Tuzmer. I tak, zaczynamy sobie oczywiście tutaj dom Losso, później do pokoju Grety. Cyk, jest i Greta, guwernantka, też się ustawiła. Takie to potrafią, widzicie, no. Się ustawiła baba. Dobra, lecimy sobie dalej. I wbijamy sobie tutaj do domu. Cyk, pustki. Pustki niestety. Dalej wbijamy do Serdiusza, do niego do piwnicy wbijamy. Zobaczymy, czy nie ma... czy nie przytrzymuje złodzieja u siebie w piwnicy. Tacy też się zdarzają, cwaniaczki. U siebie na chacie gości złodzieja, żeby kradł dla niego. Cwania. A później ja nic. Tutaj pusto też. Dobra, wbijamy dalej. Tutaj dom dziadka Jerzyka. Tutaj również nie ma złodzieja. No mam nadzieję, że nie będę musiał go szukać po jakichś latarnianych wybrzeżach i tak dalej, bo mi się to, no, najzwyczajniej nie widzi szukanie go tam. Oczywiście, jeśli nie znajdę go w Tuzmer i w porcie Tuzmer, no to wtedy ja już sobie, pozwolicie, poszukam sam.
bo nie chcę mi się zanudzać was moją gadaniną bezsensowną do momentu znalezienia tego Herosa, no bo tak w sumie teraz jedyne co to gadam tak, żeby gadać, żeby nie było ciszy, no bo jednak oglądacie, żeby też posłuchać, prawda? Ewentualnie niektórzy mogą po prostu tylko oglądać, a niektórzy tylko słuchać. Jak kto woli, oczywiście zachęcam i do tego, i do tego. Oraz zachęcam do pozostawienia ciekawej oceny pod filmem. Komentarze. Piszcie komentarze, co byście chcieli zobaczyć, co lubicie oglądać. Nie wiem, czy lubicie Speedexpy, bo widziałem, że jak wrzuciłem ten Speedexp stropiciela, to naprawdę przyjął się bardzo fajnie. Dobra, lecimy sobie dalej. Wbijamy tutaj do Erkora. To był bodajże ten kartograf. Erkor, tak? Tak, to był kartograf. Dobrze myślałem. Tu jest gospodyni, on jest u siebie na górze. No i złodzieja nie ma w piwnicy. Lecimy do domu obok, a raczej do Meliny, bo to taka Melina trochę. I jest i złodziej. Mamy złodzieja, super, świetnie, od razu go łoimy na łeb. I jeszcze jedna lodowa. O, weszło zamrożenie, legenda. No, niestety, tylko worek ze złotem, 16 tysięcy złota. No, nie urządza mnie to wcale, prawdę mówiąc. Nie urządza mnie to w ogóle. Dlatego też, no cóż, jakby to powiedzieć, polecimy sobie tą postacią na goplankę. Myślę, że to będzie dobry wybór. Taka goplana szybka. Bo to, no to jednak, wiecie, niby nic takiego ciekawego i nic strasznego się nie stało, że ten złodziej nie dał mi żadnego lotu, bo ja się spodziewałem, ale no jednak szkoda. Jednak szkoda, no bo innym daje legendy jakieś ciekawe, fajne rzeczy, a mi nie daje. No i tak jakoś, wiecie, no smutno się człowiekowi robi. Mi też się smutno zrobiło. Ile czasu? 17 minut i 4 herosów, czyli łącznie, ile nam zajęło to czasu? 12 minut, 4 herosów. Kozak. No i tak można grać, nie? Tak można grać. Dlatego, no, mówię, w godzinach aktualnie, których nagrywam, to ja mogę sobie pograć. A tak to, jeśli chodzi o takie godziny typu 18, 19, 20, no to naprawdę średnio, bo no kurczę, tutaj jest wszystko praktycznie wybijane. Jakby nie patrzeć, taka smutna prawda. Taka smutna prawda, no bo jednak nie mam dostępu tutaj do żadnego timera serwerowego, a wszyscy grają z tymi timerami tutaj. Znaczy ci, co są w klanie, czyli no praktycznie wszyscy. No i ciężko jest tak sobie coś trafić, że tak powiem, i złapać, żeby sobie móc pobić. Dlatego no ja się cieszę, tak jak teraz sobie właśnie przy was poszukałem tych herosków. O, tam pies coś w oddali się odzywa. Się przypomniało, że a, odcinek nagrywa, to trzeba pogadać. No i tak sobie lecimy. Teraz w ogóle odcinki nagrywam dużo, dużo na zapas, bo wiem, że zaraz będę miał bardzo ciężko, bo znowu będę miał zapierdziel duży. Dlatego teraz nagrywam na zapas, tak jak właśnie powiedziałem przed sekundą, żeby móc to później regularnie wrzucać. I mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że nie będę poruszał tematów spod odcinków, ale proszę właśnie, piszcie tematy, jakie chcielibyście, żebym omówił, co byście chcieli zobaczyć. Ja to będę nagrywał, jak tylko zobaczę i będę miał moment. Tylko no teraz nagrywam materiał, żebyście nie zostali bez filmów na jakiś czas. Odpalmy sobie ten strój, ale to w momencie, kiedy Zorin się pojawi. Czyli mam nadzieję, że będzie to dosłownie za sekundkę. Ale dobra, to ja sobie szybko... Okej. Okay. Rzucimy sobie kolejnego kościora. To za łyżka. Słaba łyżka. O, tutaj też łyżka. Bierzemy kościora. Zorina jeszcze nie ma. No halo. To jest prawie jak przepis na legendę. Przepis na kamyk. A taki kamyczek bym sobie przytulił, nie powiem, że nie. Później bym sobie poszedł na Artyniusa i bym sprzedał pełen komplet 3 kamyków. Chociaż pewnie bym zostawił, wiecie, wszystkie 3 z podpisami. O, prawdę mówiąc, po prostu chciałbym zlotać jakąś legendę. Dobra, cyk, podbijamy i legenda. No niestety nie, myślałem, że mnie nie pozna, wiecie.
i pozna mnie i będzie o, dobry cwaniaczek. Dobrze, więc także ja logam szybciutko na maga. Dobrze, więc ja jestem już na magu. Zaczynamy sobie kulturalnie od kazamat. Przeszukamy sobie tego obła, tak jak wspomniałem. I myślę, że jeszcze można później skoczyć po Atalię, ale to będę musiał przed Atalią zrobić krótkie cięcie, bo gdzieś do pokoju schowałem te miotełki, które tam miałem. Przed chwilą jeszcze nawet to zrobiłem, bo brałem sobie teleporty z właśnie na kazamaty, bo miałem ich bardzo dużo w depozycie i postanowiłem sobie je wszystkie po prostu rzucić do pokoju, żeby nie zajmowały miejsca w depozycie, a ja i tak z nich teraz korzystać nie będę i nie mam zamiaru, no bo tyle ile mam tutaj na tej postaci 9, to jest wystarczająco dla mnie, tym bardziej, że niedługo będę miał level wyższy niż ten i będę mógł sobie stać na tym SK. Wiem, że teraz też już bym mógł stać i myślę, że bym dawał radę, mimo tego, że nie mam jakiegoś wybitnego ekwipunku, no to jednak myślę, że bym z częścioma E2-kami sobie poradził. Może nie ze wszystkimi, ale tak jak właśnie powiedziałem przed chwilą, z częścioma na pewno. I przechodzimy sobie dalej. I cyk, lecimy w poszukiwaniu szczęścia. Mamy tutaj ducha władcy klanu. Także świetnie, zbijamy sobie zaraz go. Zbijemy sobie go. Cieszę się zawsze jak go widzę, bo wiem, że tutaj jakby był obło, to nikt go nie zbił, przynajmniej w ostatniej chwili. No i tutaj duch władcy klanów nam oczywiście nie dał, znaczy dał nam buty, ale nie ten kolor, który my chcemy, bo my byśmy chcieli czerwone, takie czerwone, bordowawo-różowe. Wiecie, taki miszmasz, takie magenta kolor. No. Dobra. Takie buty to ja nawet bym sobie chyc sprzedał, no. Bo o zakładaniu to nie mam co mówić, bo no tutaj to już raczej legendę zakładać nie będę. Chyba, że no właśnie takie, które już mam związane, bądź takie, których na pewno nie sprzedam. Czyli tutaj płomienne oczyszczenie na 195 z pani Serpentyny, tak? Z Serpenty, przepraszam. Załknionej. Złaknionej Serpenty. No niezła, złakniona Serpenta. Pamiętam, dwie takie pary łapek lotłem, jedną już sprzedałem, spieniężyłem ją, ale drugą postanowiłem sobie zostawić, bo wiecie, po pierwsze, mój podpis, to ładny podpis, pierwszy, 11, także pierwszy dzień miesiąca też, ładnie, jakby nie patrzeć, no i wiecie, no i podpis, tym bardziej zlotane z kompanem, a nie z drużyną. Także wiecie, o, takie bardziej rare, bo we dwóch zlatane, no to mniejsza szansa na locik, a tu jednak się udało, proszę bardzo. Dobra, lecimy sobie dalej. Oczywiście z tego, z tych herosów to wtedy tak napierdzielało tymi lotami, więc ja teraz sobie żartuję, bo tych łapek, ja byłem przy tych łapkach chyba przy 6 czy 7 parach i sam złapałem dwie, bo dwa razy znalazłem herosa, który akurat oddał legendę, także tak się złożyło, że dwie pary łapek sobie złapałem, ale były bicia, gdzie dwie pary lotały w jednym biciu, także tak też się zdarzyło, z tego co pamiętam właśnie, bardzo, bardzo fajne bicie było. I chyba nawet nie mam tego nagranego. No niestety. No wiele, wiele bić, których miałem, nie mam nagranych ze względu na to, że na przykład, no nie wiem, program mi nawalił, albo już praktycznie wyłączałem kompa, że wychodziłem gdzieś i jednak jeszcze pomyślałem, a zbiję sobie co tam i tak głównolotnie, a będę miał kolejne bicie na liczniku i tak, i wtedy coś zawsze lota. No. Tak jak pamiętam, zlotałem w event, gdzie był Heros i lotały z niego buty na 65. To pamiętam, jak zlotałem dwie pary w jednym biciu właśnie z kompanem i żeśmy po jednej parze sobie złapali. I tego również nie nagrałem niestety, a przynajmniej nie pamiętam, żebym to nagrał, bo chyba bym pamiętał. Tak jak dwa naszyjniki na 50. poziom z paru eventów wstecz, zlotałem dwa we dwóch,
No i to nagrałem. Jeszcze do tego obydwa złapałem, także już w ogóle kosmos. Kosmos przygód. Także oj. Nie, to się kliknęło. 25 minut odcinka, już trochę pogadałem. No chciałem znaleźć tego obła i coś mi się wydaje, że na tym obłąkanym łowce orków skończymy już ten odcinek, no bo tak szukać i nic nie mogę znaleźć. 64 minutki wyczerpania. No właśnie, to wyczerpanie mi też spada, bo jednak no ekspię, coś tam ekspię, robię te questy, teraz szukam sobie obła. No i to wyczerpanie cały czas leci. A ja dokupować tutaj nie mam najmniejszego zamiaru. Najmniejszego. Czemu? No bo nie wydaję już esełek na tym świecie. Żadnych, nawet jednej esełki nie wydam tutaj. No chyba, że będzie jakaś rare legenda do odwiązania, to wtedy się zastanawia, ale to też nie będzie stricte na ten świat, tylko dla gracza na tym świecie, tak? I tak, lecimy sobie do kolejnego respu. Czemu mi poszło tędy? Halo, ja nie chciałem tędy. Nie powinno mi tak iść. Nie powinno mi tak iść. Cyk. Zbijamy sobie tego orełka. I mamy tu obła? Nie mamy tu obła. No niestety. Może na górze będzie. Może na górze nam się poszczęści i tam będzie pan obłąkany łowca orków. Lecimy sobie. Lecimy, 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 nie śpimy. No i tutaj pana obłąkanego łowca orków również nie ma. Lecimy dalej. No i w ogóle jestem ciekawy, co jeśli uda nam się znaleźć tego obła, to co on nam da. Bo to też jest dość ciekawe. Czemu mi poszło aż tak daleko w dół? Halo. Nie wiem, co się dzieje z margonami. Raz. Tylko się odwrócisz na chwilę, żeby kliknąć na telefonie w Shakesie i już ci odwalają manianę jakąś. No i jak tak można? Tutaj nie ma. Pewnie tutaj w grocie też pana obła nie będzie. No i tak jak powiedziałem, tak też się dzieje. Tutaj również pana obła nie ma. To może tam, gdzie ostatnim razem go znaleźliśmy, czyli właśnie w tym miejscu. No nie, tutaj też nie ma, tu też nie ma. To lipa się dzieje. Okej, okay. O, dostaliśmy nawet żarełko dla pupila. Gdzie tutaj jest najwięcej expa? No tutaj, jasno, że tu. Weźmy sobie pupila od razu, walmy. Twierdza, coś. O, klejnocik, czarny klejnocik wypadł. Dobra, szybko sobie lecimy. Stajnie. Palimy sobie tym. O, co tam? Przegrać, wygrać, byleby wszystkie 5 wykorzystać. Wszystkie 5 środowisk, żeby zbiło coś. Może coś akurat wpadnie. I tak. Lecimy sobie do kolejnego respa. I tutaj również obła nie ma. Ej, co jest grane? Aż mi się niedobrze zrobiło. Dobra, ale w takim razie musimy dodać nam trochę szczęścia. Logamy po E2-eczkach i może E2-ki okażą się szczęśliwe. Okażą się szczęśliwe. Wali? Wali nie. Goplana. Goplana, może Goplana. Może Goplana. Halo, halo, szybciej logaj. Goplana. Nie. No to nadzieja w Zorinie, czyli przepadło pies pogrzebany. Nie, no żartuję oczywiście, ale nie wierzę, żeby coś dał teraz. No i właśnie. Dlatego no musimy znaleźć tego obła, żeby ładnie zakończyć ten odcinek. No bo jednak tyle szukania. Nie chcę, żeby było tak jak w poprzednim, że też szukamy, szukamy i nie ma. No nic, ale no to lecimy tak to do złudnego traktu. Lecimy szybciutko. I ogarniamy wszystko. Wbijamy halo. Tutaj jeden resp. No dawaj, dalej, dalej. Nie ma obła tutaj. To tu teraz idziemy. Tutaj mi te dwa respy zahaczy.
Tędy, okej. Tutaj też nie ma obła. Bardzo mi się to nie podoba, że go tutaj nie ma, naprawdę. Jest... No... No jak to... Jak to działa, że wszystko jest, tylko nie obło. No oczywiście jest jeszcze parę respów, w których może stać. No ale nie jest to tutaj. No i znowu się okaże, że przejdziemy całe kwiatki jeszcze i że nie będzie go. Tutaj patrzę też, czy żadne loty z niego nie leżą, bo często robią tak gracze, że wiecie, zbiją. Unikat albo heroik spada, nie legenda, no to wywalają, tak? No bo po co mi to, kurwa? Po co mi tak, kurwa, kurwa? No i wtedy wiadomo, że coś tu się działo, nie? To jest wtedy taka mała wskazówka, halo, głupi jesteś, po co szukałeś? Ewentualnie, no po prostu nie ma nic. Po prostu nie ma nic, tak jak teraz, nie ma nic, no halo, no totalne. Co za żenada, raz, dwa, trzy, cztery respy jeszcze. Dokładnie ta sama kwestia, którą wypowiedziałem ostatnio. Cztery respy. I nie ma. I lecimy do ostatnich trzech. No i trzeba teraz już trzeba mieć po prostu nadzieję. Trzeba mieć nadzieję. Tak, powtórzę to jeszcze raz. Trzeba mieć nadzieję. A ja mam dużą nadzieję, bo chciałbym zbić sobie tego obła. No bo obuba 140. Po co ja tutaj to klikam? Przecież ja mam bicia tutaj. Herosi. Obłukany łowca orków. Czemu nie pokazujesz mi swojego levela choćby? Ej, Herosi. 144. Czyli mogę go bić według prawa Margo Dębskiego do 194. I ja się pytam, czemu go nie ma? No co jest? Halo? Co jest nie tak z tą grą? Gdzie jest obło? No nie ma obła znowu. Znowu przeszukaliśmy wszystko i nie ma obła. No patologia. Ech, no nic. No to niestety musimy się tak pożegnać. Na E2-kach, znowu. Żelada, no po prostu i znowu nie mogłem się przelogować dodatkiem na maga. No to jest klątwa jakaś. Klątwa obłąkanego łowcy orków. Coś tutaj ciekawego. Nic, salę chwały sobie zróbmy. Nie wiem, weźmy sobie... Tutaj, taki na przykład. I weźmy sobie coś, co... Patrzę, szukam po itemach, o chyba... Chyba z kimś takim coś dostałem? Nie, nic nie dostałem, no nic. Dobra, okej, okay, stąd sobie wychodzimy. Bijemy sobie E2 jeszcze raz. I logamy. I szybko sobie wartę ustawię, powiedzmy. A i teraz wszystko jest pokazane, o której godzinie gra Ali. Dobra, okej. Okay. No nic, niestety, w tym odcinku również obłąkany łowca orków nas zawiódł, ale inne cztery herosy nas nie zawiodły. No i mam nadzieję, że mniejsza z tym herosem ostatnim, z tym obłem, że odcinek wam się podobał, bo mi się dla was miło nagrywa. No i to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia już wkrótce. Cześć.